Witam Państwa bardzo gorąco. Ewelina Włodarczyk, zapraszam na Info Lipno. W dzisiejszym programie zobaczycie. Dzień pasji w szkole podstawowej numer 5. Są plany na rewitalizację Lipna. Co może się zmienić? Mikołajki w miejskich szkołach i nie tylko. Dawid Kwiatkowski na scenie Lipnowskiego Technikum. Kto został nagrodzony stypendium burmistrza? A także spotkanie opłatkowe Polskiego Związku Niewidomych. Nasze pasje to dwudniowe wydarzenie organizowane w Szkole Podstawowej nr 5, podczas którego uczniowie mają okazję poznać wzajemnie swoje zainteresowania, a także osób zaproszonych do ich placówki. Goście to najczęściej artyści, ale także społecznicy i muzycy, oddający się bez reszty swojemu hobby. Osoby, które już zagościły w progach piątki, to m.in. Anna Olszewska, Wanda Mróz, Michał Gromada, Jacek Cudny czy Zdzisław Ostrowski. Gościem zeszłotygodniowego spotkania był Marcin Jaworski. Po raz kolejny w tym roku rozpoczęły się trwają u nas nasze pasje, to są prezentacje pasji naszych uczniów. Wszystko zaczęło się w 2010 roku, kiedy to zaczęłyśmy z koleżanką zapraszać naszych gości tu do szkoły. W 2010 roku rozpoczęłyśmy cykl Człowiek z pasją. Zapraszałyśmy do naszej szkoły różnych ludzi, którzy mieli interesujące pasje, zainteresowania. Byli to artyści, pisarze, malarze, nazwisk nie wymienię, było to 30 osób ponad. Zawsze cykl Człowiek z pasją cieszył się w naszej szkole wielką popularnością wśród dzieci. Od tego zaczęły się potem nasze pasje. Dzieci same chciały prezentować swoje hobby, zainteresowania. I stąd mamy właśnie od kilku lat to zebranie dwudniowe całej szkoły w auli szkolnej i prezentację własnych pasji kolekcjonerskich, zbierackich. Następnego dnia to uczniowie prezentowali swoje zainteresowania. Okazuje się, że wśród nich jest dużo artystów, malarzy. Spora część to kolekcjonerzy, na przykład znaczków, a także miłośnicy muzyki, zarówno gry na instrumentach, jak i śpiewania. Wydarzenie z pewnością jest świetną okazją do zaprezentowania swoich ulubionych zajęć i zarażenia nimi koleżanek i kolegów. Kolejne takie spotkanie z pasją za rok. Ciekawe, co dzieciaki przygotują tym razem. 1 grudnia w Urzędzie Miejskim w Lipnie odbyły się konsultacje społeczne związane z programem rewitalizacji dla gminy miasta Lipna na lata 2016-2023, prowadzone przez Daniela Świdurskiego. Podczas spotkania zostały przybliżone zgromadzonym informacje na temat obszarów zdegradowanych, które wymagają specjalnego wsparcia. Wstępnie określono także przedsięwzięcia, które mogą wyprowadzić nasze miasto z obszarów kryzysowych. Dzisiejsze konsultacje są początkowymi konsultacjami, ponieważ przed nami jeszcze konsultacje, które będą jakby miały na celu wybranie projektów do realizacji. W każdym razie, co nas czeka w najbliższym czasie? Grudzień, jeżeli dzisiejsze konsultacje przejdą pomyślnie, w grudniu Rada Miejska podejmie uchwałę odnośnie przyjęcia obszarów zdegradowanych i obszarów do rewitalizacji. Następnie będziemy prosić mieszkańców o to, aby wypowiedzieli się, jakie projekty chcieliby realizować w ramach tej całej rewitalizacji. Oczywiście w trakcie pracujemy nad samym programem, przygotowujemy różnego rodzaju opisy, zbieramy dane, analizy prowadzimy, także mam nadzieję, że finalny dokument zostanie przyjęty przez naszą Radę w marcu i wówczas ten dokument będzie stanowił podstawę do tego, aby ubiegać się o dofinansowanie ze środków unijnych. W grudniu i w styczniu mieszkańcy będą mogli zgłaszać pomysły na projekty, które można zrealizować w ramach programu. Obiekty, które najbardziej potrzebują rewitalizacji, to bez wątpienia Park Miejski, Bulwar Polinegri, Kino na Wojka czy Stadion Miejski. Pod uwagę brane są także kamienice przy ulicy Mickiewicza i na placu Dekerta. To, co tak naprawdę będziemy realizować, będzie zależało od środków finansowych, które będą dostępne. Liczymy też na Państwa pomysły jako mieszkańców, ponieważ to Państwo żyjecie w tym mieście, funkcjonujecie na co dzień i jakby wiecie, czego potrzeba. Także to, co będziemy konsultować w styczniu i jeszcze w grudniu tego roku, to będą właśnie pomysły na projekty, które Państwo byście chcieli, żeby były realizowane. Mogą to być różnego rodzaju imprezy, szkolenia, czy też takie rewitalizacje twarde, jak na przykład budowa ścieżki edukacyjnej w parku. Także czekamy na pomysły i mam nadzieję, że wspólnie wypracujemy jakiś dokument, nie jakiś, ale dokument, który będzie przydatny i tak naprawdę pomoże do poprawy sytuacji w naszym mieście.
6 grudnia to imieniny Mikołaja, a jak na prawdziwego świętego przystało, ten rozdaje prezenty. Niespodziankami od wesołego brodacza cieszyć się mogli milusińscy, którzy spotkali się we wtorkowy poranek pod wielką choinką na placu Descartes. Tam święty rozdawał cukierki i bawił się z przedszkolakami. Był również czas na rymowanki, wierszyki i pamiątkowe zdjęcia. Mikołajki obchodzili także uczniowie szkoły podstawowej nr 2, którzy w ten zimowy dzień przygotowali kiermasz ciast i innych słodkości, a także zaprezentowali bardzo ciekawe przedstawienie. Uczniowie klas drugich i trzecich, dwójki, po południu odwiedzali lipnowskie urzędy. Młodzi nie tylko mieli ze sobą podarek artystyczny, ale także pamiątkowe zdjęcie i własnoręcznie pieczone ciasteczka. Uczniowie zawitali także do naszego studia. Zobaczcie, co przygotowali. Mikołaje z dwójki idą, życzą szczęścia i radości. Niech za Boże Narodzenie tutaj dobry duch zagości. Zespół Szkół Technicznych w Lipnie został laureatem konkursu Szkoła organizowanego przez Ogólnopolską Stację Telewizyjną za nakręcony teledysk, który przygotowany był przez uczniów pod opieką Małgorzaty Spisz i Romana Kowalskiego. W nagrodę placówka mogła zorganizować na swoim terenie koncert Dawida Kwiatkowskiego, polskiego piosenkarza, laureata Europejskiej Nagrody Muzycznej MTV dla najlepszego polskiego i europejskiego wykonawcy. Koncert ten odbył się 6 grudnia i poprzedziło go wiele niespodzianek. W koncercie mogło uczestniczyć tylko 1000 osób. Byli to ludzie, którzy wypełnili specjalne formularze i dostarczyli je do szkoły. Oczywiście pierwszeństwo mieli uczniowie ZST. Impreza, która odbyła się w technikum, rozpoczęła się po południu występami gwiazd programu You Can Dance. Następnie na scenie zagościł młody piosenkarz Szymon Chodyniecki, znany z takich utworów jak Sam na Sam czy Z Całych Sił. Sam na sam. Dopiero potem wystąpiła gwiazda wieczoru, Dawid Kwiatkowski.
Jednak to nie koniec nagród dla ZST. Szkoła otrzymała także 20 tysięcy złotych na zakup sprzętu szkolnego i zgodnie z zapowiedziami dyrekcji ma to być nowe nagłośnienie. Stypendium burmistrza miasta Lipna w tym roku przyznawane jest już po raz kolejny. Ubiegały się o nie 63 osoby, ale tylko 43 zostały zaopiniowane pozytywnie. Są to stypendia dla uczniów najzdolniejszych, którzy wyróżniają się nie tylko w sferze nauki, ale także na polu sportowym lub artystycznym. 7 grudnia w Miejskim Centrum Kulturalnym odbyło się uroczyste wręczenie nagród stypendystom. Otrzymali je uczniowie prywatnego gimnazjum, gimnazjum publicznego, a także szkół podstawowych nr 2, 3 i 5. Ponadto na stypendia zasłużyli również członkowie klubu karate i klubu pływackiego Nemo. Podczas uroczystości stypendyści nagrodzeni za osiągnięcia artystyczne mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności. Młodzi recytowali, grali i śpiewali. W środowy poranek w sali kameralnej Miejskiego Centrum Kulturalnego zebrali się członkowie Polskiego Związku Niewidomych z terenu powiatu lipnowskiego na spotkaniu opłatkowym przygotowanym przez Krzysztofa Suchockiego, prezesa PZN. Szanowni Państwo, w tym dzisiejszym dniu wigilijnym przede wszystkim dla wszystkich mieszkańców całego powiatu lipnowskiego chciałbym złożyć serdeczne, gorące życzenia. Tak jak dzisiaj przybyło na naszą Wigilię do Polskiego Związku Niewidomych liczna grupa osób zaproszonych, przybyłych gości, samorządowców, sponsorów, naszych kochanych członków, których bez nich by nie miało to miejsca, ale w tym powiecie, tak jak ja zawsze podkreślam, czy to jest 1%, czy to są darowizny, czy przekazujecie różne datki, to Szanowni Państwo, to jest dużą rzeczą dla nas, osób niewidomych, słabowidzących, ale przede wszystkim mamy poczucie, Szanowni Państwo, że jesteście z nami, a my czujemy się bezpieczni. I za to Wam z całego serca dziękujemy. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele władz samorządowych z Lipna i Skępego oraz starosta lipnowski. Szanowni Państwo, więc jesteśmy na Wigilii Polskiego Związku Niewidomych. Co roku staram się uczestniczyć w tych spotkaniach, ponieważ to środowisko, akurat to stowarzyszenie, po prostu bardzo dobrze działa. Wdzięczny jestem i prezesowi, i całemu zarządowi za to. Podczas spotkania była okazja do wspólnej modlitwy pod przewodnictwem księdza Henryka Kołodziejczyka, dzielenia się opłatkiem, a także zasmakowania się w wigilijnych potrawach. Przyszedł również czas na prezenty, które najmłodszym uczestnikom spotkania wręczył święty Mikołaj. Drodzy Państwo, w piątek 16 grudnia o godzinie 18 dyskusyjny klub filmowy zaprasza na Ederli. Film Piotra Dumały, wybitnego, cenionego i wielokrotnie nagradzanego na całym świecie twórcy animacji. Film można uznać za surrealistyczną komedię, przewrotny kryminał lub filozoficzny traktat o życiu. Nieoczywista fabuła jest opowiedziana poprzez wysmakowane czarno-białe kadry, nawiązujące do stylistyki kina niemego. Całość dopełniają brawurowe kreacje aktorskie. Organizatorzy zapowiadają, że wśród widzów zostaną rozlosowane plakaty artystyczne z autografami twórców filmu. Aleksandry Popławskiej, Mariusza Bonaszewskiego, Piotra Dumały i Adama Sikory. Zapraszam raz jeszcze 16 grudnia do kina na Wojka. Tymczasem dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia za tydzień.